szanowni organizatorzy i uczestnicy tej konferencji. No, z ciężkim sercem rozpoczynam tę wypowiedź, bo już się nastawiłem na to, że nie będę dzisiaj nic mówił po tym, co powiedział ksiądz arcybiskup Gądecki pod koniec mszy świętej. Po drugie, kiedy ksiądz Wiesław zadzwonił do mnie z prośbą, żeby powiedzieć coś na temat nowej ewangelizacji, bardzo ogólnie, to się najpierw ucieszyłem, bo sobie uświadomiłem, że cokolwiek bym nie powiedział, to będzie dobrze. Ale później przyszła mi taka refleksja, że też cokolwiek nie powiem, to będzie źle, bo to nie jest możliwe, żeby powiedzieć wszystko o nowej ewangelizacji dzisiaj. I wreszcie teraz mnie pogrążył pan profesor, bo powiedział, że jak człowiek jest w stanie zdefiniować tego, o czym mówi, to się nadaje co najwyżej na idola. Ja stwierdziłem, że nawet na idola się nie nadaje, cóż dopiero mówić o profesorze. Także proszę mi wybaczyć i być wyrozumiałym dla mnie. Z tego wszystkiego chciałbym wykonać w ten sposób, że powiem o nowej ewangelizacji dzisiaj, może bardziej pod kątem takiego uporządkowania pojęć. Przepraszam z góry, że może nie będzie z tego względu nic nowego, no ale mam nadzieję, że jakiś może porządek nam się tutaj ułoży, to będzie rzeczywiście jakiś wstęp do dalszych refleksji. Jakieś na pewno światło na rzeczywistość nowej ewangelizacji. Też proszę mi wybaczyć, że będę korzystał często z tekstu, ale to tak, tekst ma charakter dyscyplinujący. Jakieś światło na rzeczywistość nowej ewangelizacji rzuca dokument, o którym wspomniał ksiądz arcybiskup Gądecki, zapowiadający synod biskupów poświęcony nowej ewangelizacji z 2011 roku. W lineamentach czytamy, że nowa ewangelizacja jest czynnością przede wszystkim duchową, umiejętnością uobecniania dziś przez nas odwagi i mocy pierwszych chrześcijan, pierwszych misjonarzy. Nowa ewangelizacja to dążenie do odnowy, którą ma przejść Kościół, aby mógł sprostać wyzwaniom, które dzisiejszy kontekst społeczny i kulturowy stawia przed wiarą chrześcijańską, jej głoszeniem i świadczeniem o niej w konsekwencji poważnych przemian, które mają dziś miejsce. Odpowiedzią Kościoła na te wyzwania nie jest rezygnacja, zamknięcie się w sobie, lecz zapoczątkowanie operacji ożywienia ciała poprzez postawienie w centrum postaci Jezusa Chrystusa, spotkanie z Nim, który daje Ducha Świętego i siły do głoszenia, zwiastowania Ewangelii na nowe sposoby, zdolne przemówić do współczesnych kultur. Nowa ewangelizacja, w dalszym ciągu dokument ten kontynuuje, jest synonimem odrodzenia duchowego życia wiary kościołów lokalnych, inicjacji procesu rozeznawania przemian, które mają znaczenie dla życia chrześcijańskiego w różnych kontekstach kulturowych i społecznych, ponownego odczytania pamięci wiary, podjęcia się nowych zobowiązań i przyjęcia nowych sił z myślą o radosnym i udzielającym się innym głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tyle dokumenty. A więc z tych tekstów już nawet powierzchnie czytanych wynika, że nowa ewangelizacja jest jakimś sposobem odważnego i uwzględniającego współczesny kontekst społeczno-kulturowy głoszenia Ewangelii w celu odkrycia i odnowienia skarbu wiary w Jezusa Chrystusa. W podobnym tonie wypowiada się również Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod znamiennym hasłem tytułem Migracja, a nowa ewangelizacja. Ojciec Święty zwraca uwagę na konieczność wypracowania nowych strategii duszpasterskich oraz metod języków sprzyjających zachowaniu i ożywieniu mocnej wiary. Z wypowiedzi Ojca Świętego wynika, że adresatami nowej ewangelizacji są nie tylko osoby spoza kręgu chrześcijańskiego. W przemówieniu przytoczonym przez księdza arcybiskupa na zakończenie synodu Benedykt XVI zaznaczył, że chociaż nowa ewangelizacja jest zasadniczo związana z misją Ad Gentes, a zadaniem Kościoła jest ewangelizacja, głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy dotychczas nie znają Jezusa Chrystusa, to jednak nie można zapominać o członkach Kościoła, którzy nie żyją zgodnie z wymogami chrztu. Trzeba więc, podkreślił papież, podejmować działania, by na nowo spotkali od Jezusa Chrystusa, na nowo odkryli radość wiary i powrócili do praktyki religijnej we wspólnocie wiernych.
Jakie to mają być działania? Przechodzę zatem do drugiego punktu mojego wystąpienia. Po próbie określenia nowej ewangelizacji chciałbym się skoncentrować na tych działaniach, na środkach nowej ewangelizacji. Całkowicie podzielam pogląd księdza arcybiskupa Gądeckiego, mówiącego, że w tej optyce ukazanej przez synod biskupów i Ojca Świętego w zasadzie zaciera się taka ostra granica, którą próbowano stawiać dotychczas między duszpasterstwem i nową ewangelizacją. A więc rzeczywiście wydaje się, iż nowa ewangelizacja powinna w dalszym ciągu kontynuować te podstawowe funkcje Kościoła, podstawowe funkcje i zadania duszpasterskie, jakim jest po pierwsze głoszenie Słowa Bożego. A bowiem, skoro nowa ewangelizacja ma pozwolić odkryć czy ożywić wiarę, no to konieczne jest najpierw głoszenie Słowa Bożego. Bo wiara, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, rodzi się ze Słowa Bożego, ze słuchania Słowa Bożego. Oczywiście pojawia się tutaj problem sposobu głoszenia, przepowiadania. Wydaje się, że znakomitym tutaj przykładem, jak to robić, jest Ojciec Święty Benedykt XVI. Miałem okazję dokładnie dwa tygodnie temu brać udział bezpośrednio w audiencji Ojca Świętego, który mówił o wpisanym w naturę ludzką pragnieniu Boga. I mówił to w sposób bardzo przejrzysty, prosty, egzystencjalny, odnoszący się do doświadczeń w zasadzie każdego człowieka, niezależnie od stopnia wiary czy braku wiary. Mówił, że w każdym człowieku jest pragnienie szczęścia. To pragnienie szczęścia wyraża się na różne sposoby, w różnych dążeniach, pragnieniach, dobra, przyjaźni, miłości, prawdy. I równocześnie podkreślał Ojciec Święty, że bez Boga każde z tych pragnień budzi pewne rozczarowanie w człowieku. A więc wydaje się, że Ojciec Święty znakomicie tutaj rozumie ducha współczesnych czasów i mentalność współczesnego człowieka i wychodzi z egzystencji, z doświadczenia egzystencjalnego współczesnego człowieka, następnie koncentruje się na Bogu, wierzy w Niego, by znów powrócić i ukazać konkretne owoce, jakie z przebywania blisko Boga człowiek współczesny może odnieść. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, natomiast pogłębia się, rodzi i umacnia z doświadczenia spotkania z Bogiem. Benedykt XVI bardzo często mówi, że wiara to nie jest doktryna, to nie jest system prawdy wiary, to jest spotkanie z osobą żywą, realnie istniejącą i wpływającą na nasze życie. A zatem wszystkie działania, które pozwalają współczesnemu człowiekowi spotkać Boga poprzez modlitwę osobistą czy wspólnotową, mieszczą się w tym postulacie, by na nowo ewangelizować, by próbować szukać nowych sposobów, nowych form, nie wykluczając tych tradycyjnych, to znaczy sakramentalnych. Może tutaj chodzi również o kwestię takiego organizowania się, tak można powiedzieć, i celebrowania liturgii, Eucharystii, rzeczywiście człowiek biorący w niej udział miał świadomość, że jest to spotkanie z Chrystusem. Kwestia na przykład milczenia, ciszy. Wydaje się, że to jest wciąż nowe wyzwanie. Po dzień dzisiejszy Polacy w Polsce i za granicą dziwią się, są niespokojni, jak w Kościele jest cisza w czasie mszy świętej. Kolejna kwestia dotyczy manifestacji, potwierdzenia wiary. Wiara bez uczynków, pisze święty Jakub, jest martwa, a więc łączy się nierozerwalnie z miłością, która, można powiedzieć, jest taką bliźniaczą siostrą wiary. A więc posługa miłości, towarzyszenie drugiemu konkretnemu człowiekowi, wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom, pragnieniom. To wszystko również wydaje się być działaniem wpisującym się w nową ewangelizację. Przecież, jak mówił Jan Paweł II, człowiek jest podstawową drogą Kościoła. I wreszcie wydaje mi się, że trzeba również zwrócić uwagę na świadectwo. Na temat świadectwa bardzo mówił obecny Ojciec Święty, ale mówił już o tym stosunkowo dawno temu Ojciec Święty Paweł VI. Między innymi w kontekście emigracji i ruchów emigracyjnych w Ewangelii Nuncjandi w numerze 21. Ojciec Święty Paweł VI pisze w ten sposób. Oto widzimy jakiegoś chrześcijanina albo grupę chrześcijan, którzy pośród
społeczności ludzkiej, w której żyją, pokazują, że umieją innych rozumieć, przyjąć, dzielą razem z innymi dole i los życia. Solidaryzują się ze wszystkimi, co zmierzają do pielęgnowania tego, co szlachetne i dobre. Ponadto widzimy tych ludzi prostych, co z własnej woli szerzą wiarę w pewne dobra duchowe, stojące wyżej ponad wartościami pospolitymi oraz nadzieją w rzeczywistość niewidzialną, jakiej nawet odważna myśl wytworzyć nie może. Za pomocą tego cichego świadectwa owi chrześcijanie podsuwają tym, co patrzą na ich życie, nieuniknione pytania. Dlaczego takimi są? Dlaczego tak żyją? Co albo kto ich do tego pobudza? Dlaczego przybywają między nami? Takie świadectwo już jest wieszczeniem dobrej nowiny, milczącym, ale bardzo mocnym i skutecznym. Już tutaj ma miejsce początek ewangelizacji. Do dawania takiego świadectwa powołani są wszyscy chrześcijanie, którzy z tej racji mogą być prawdziwymi głosicielami Ewangelii. Szczególnie myślimy tu o obowiązku i zadaniu emigrantów w tych krajach, które ich przyjęły w gościnę. Po ukazaniu bardzo skrótowym oczywiście, czym jest nowa ewangelizacja i jakie są jej działania, środki, formy, chciałbym przejść do ostatniego punktu mojego wystąpienia, metody nowej ewangelizacji. Metoda, wydaje mi się, taka najbardziej ogólna jest jedna, tak jak w medycynie. Trzeba rozpoznać sytuację, a następnie postawić diagnozę, no i dostosować się do tej diagnozy. Nie chciałbym tutaj być bardzo teoretycznym w mojej wypowiedzi, dlatego chciałbym się odwołać do czasów stosunkowo dalekich, bo do początku XX wieku. Również po to, żeby podkreślić, że mimo iż termin nowa ewangelizacja funkcjonuje podczas Kościele od czasu wypowiedzi Jana Pawła II w 1979 roku w Nowej Hucie, to jednak to naprawdę Kościół nic innego nie robił od początków swojego istnienia, tylko na nowo ewangelizował, bo wciąż ewangelizował, mając na uwadze człowieka, któremu tę Ewangelię głosił. I takim potwierdzeniem, wydaje mi się, tej prawdy jest to, co dokonało się w Kościele w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, zwłaszcza na początku tego wieku, o czym pięknie pisze Bogdan Cywiński w swojej książce Rodowody niepokornych. Otóż autor analizuje sytuację Polaków, zwracając uwagę na bardzo mocny wpływ na opinię publiczną, środowisk inteligenckich, które z kolei były pod wpływem szerzącej się wówczas ideologii marksistowskiej, a więc również i ateistycznej. I Bogdan Cywiński zwraca uwagę, że Kościół poprzez swoich pasterzy w tej konkretnej sytuacji społeczno-kulturowej podjął się dwóch znakomitych inicjatyw. Powołał do istnienia katolicki Uniwersytet Lubelski w 1918 roku oraz pojawił się ośrodek założony w Laskach, prowadzony przez siostry franciszkanki, służebnice Krzyża. Katolicki Uniwersytet Lubelski dał odpowiedź zatem intelektualną, w wymiarze intelektualnym, co doprowadziło środowiska intelektualne w Polsce do pogłębienia swojej wiedzy na temat Kościoła, zwłaszcza liturgii Pisma Świętego. Natomiast Laski, to wszystko, co tam się działo, dzięki pracom sióstr, to było świadectwo miłości, dzięki czemu ta tradycja franciszkańska dotarła również do tych osób, które może bardziej były nastawione nie tyle na intelekt, co na uczucie i serce. Proszę pozwolić, że zakończę tę moją wypowiedź właśnie dwoma fragmentami z tej książki, bo wydaje mi się, że również i w tym przypadku można powiedzieć, że historia magistra Piteres. Ten typ elitarnej pobożności, oświeconej, wykształconej na filozofii, propagowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, ożywionej liturgią i Pismem Świętym, był czymś całkowicie nowym. Przeżycie religijne kojarzące się dotąd niedwuznacznie z prymitywną dewocją i płytkim sentymentalizmem zyskało nie tylko głębię, która choć najważniejsza, w nieznacznym tylko stopniu mogła być odczuwalna z zewnątrz, ale i swoistą oprawę autentycznej kultury humanistycznej. Jest to chyba niebłahy element sytuacji, gdyż i on także przyczynił się do zbliżenia intelektualnie wyrobionych warstw ku katolicyzmowi, w którym wreszcie obok wiejskiego kościółka zaczęto w pewnej przynajmniej mierze dostrzegać inne typy religijności.
i o laskach pisze Bogdan Cywiński. Duch franciszkańskiej miłości człowieka dla miłości Boga stwarza atmosferę, którą odczuje każdy, ktokolwiek choćby przypadkiem do niej się zbliży. Jeśli obcą będą religijne powódki tej wzajemnej życzliwości i poświęcenia, to odczuje radośnie świadczonemu dobro. Co więcej, bez składania jakichkolwiek deklaracji światopoglądowych, przed którymi musiałby się jeszcze cofnąć, czuje się w prawie i w normalnym obowiązku uczestniczyć w tym odpowiadanym mu przez atmosferę czynieniu dobra. Niezależnie od całego bagażu swych poglądów filozoficznych czy religijnych, na mocy samego odwzajemnionego gestu życzliwości czy poświęcenia, staje się członkiem wspólnoty, jeśli jeszcze nie w chrześcijańskiej, to w każdym razie wspólnoty ludzi dobrej woli. A jeśli nawet nie starczy mu poświęcenia, by wejść do tej wspólnoty, lub jeśli z niej wyjdzie, będąc w obwowym środowisku jedynie przechodniem, to i tak pozostanie mu pamięć o chrześcijaństwie, wyrażonym powszechnie czytelnymi i pożądanymi wartościami etycznymi, zaczerpniętymi z Ewangelii. O chrześcijaństwie sprawdzalnym czynami, o chrześcijaństwie humanistycznym, otwartym i radosnym, choć przecież trudnym i wymagającym poświęcenia, na które jego samego nie było stać. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Państwo Wyszyńskiego, 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 Wyszyńskiego,